Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek SteelSeries Siberia V3 Prism, czyli model kosztujący jakieś 600 zł, posiadający własny układ dźwiękowy podłączany do portu USB. W tej recenzji dokładnie pokażę Wam wszystkie zalety i wady tych słuchawek oraz podzielę się moimi wrażeniami z testów. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, na początek krótka informacja co do samych słuchawek. Jak powiedziałem, podłączane są przez USB, mają własny układ dźwiękowy, dlatego całkowicie omijamy układ dźwiękowy naszego komputera. Po prostu słuchawki korzystają ze swojego własnego hardware'u. Co nam to daje? Jeśli jesteśmy użytkownikami laptopa lub w komputerze mam tylko podstawową kartę dźwiękową, na przykład Realtek'a zintegrowanego z płytą główną, wtedy takie słuchawki naprawdę będą grały dobrze i fajnie na tym swoim układzie. Natomiast jeśli mamy w komputerze coś takiego jak ja chociażby, czyli Sound Blaster Recon 3D lub taki zewnętrzny DAC, który teraz testuję, Asus Xonar Essence STU, bardzo wysokiej jakości sprzęt swoją drogą, to w żaden sposób nie poprawimy sobie jakości dźwięku z tych słuchawek, ponieważ tych Siberii nasz sprzęt nie interesuje, same sobie one reprodukują dźwięk. Tak więc dla jednych osób będzie to plus, dla innych będzie to jakaś tam mała wada. Podobnie było w przypadku Siberii RAW Prism, które już przetestowałem, których recenzje już widzieliście. Natomiast zupełnie inaczej będzie w przypadku Siberii Elite Prism, które mają możliwość podłączenia i przez mini jacki bezpośrednio i mają też własny układ dźwiękowy USB. Tak więc ta recenzja na pewno będzie dużo bardziej rozległa i ciekawa. Natomiast teraz wracamy do podstawowych specyfikacji tych Siberii V3 Prism. Jeśli chodzi o parametry z pudełka, to producent podaje, że pasmo przenoszenia wynosi od 10 Hz do 28 kHz. I myślę, że to jest wartość prawidłowa, a na stronie producenta może wkradł się błąd, ponieważ tam jest napisane od 20 Hz do 20 kHz. Jest też troszeczkę inna czułość podana, a raczej zupełnie inna, ponieważ 80 dB, a na kartoniku mamy 103 dB, tak więc dużo bardziej korzystniejszy SPL niż ten podany na stronie. Tak więc biorąc pod uwagę, że są to słuchawki w wersji Prism z własnym układem USB, już nie takim podstawowym i kosztują jakieś 600 zł, myślę, że te specyfikacje z kartonika są jednak poprawne, ponieważ nie sądzę, żeby słuchawki z tej już półki cenowej jakościowej miały takie, powiedzmy, pospolite parametry. Oczywiście parametry parametrami, bardziej liczą się wrażenia faktyczne z odsłuchu tych słuchawek, z odsłuchu muzyki, z grania na nich, tak więc nimi też się za chwilkę podzielę. Oczywiście ten model, tak jak Siberia V2, ma też mikrofon w muszli, zobaczycie go i posłuchacie też za chwilkę. Natomiast ten mikrofon, podobnie jak w V2, jest po prostu taki sobie. Pomimo, że jest to wersja na USB, no to nie stanowi on żadnej rewelacji. Co do samych słuchawek, działają pod systemami Windows, na komputerach Mac oraz pod PlayStation 4. Słuchawki do komputera podłączamy kablem, który ma 1,20 m długości, czyli jest troszeczkę krótki i coś, co mi się od razu nie spodobało, to że ten kabel jest po prostu sztywny. Na początku bardzo źle się układa i dość mocno przeszkadzało mi to w użytkowaniu tych słuchawek, ponieważ ja sobie je podłączyłem do wejścia USB w monitorze, więc kabel szedł dość wysoko, dlatego zobaczcie sami, kabelek jest dość sztywny. Szkoda, że producent nie postanowił zastosować na przykład kabla w oplocie, miękkiego kabla, który by się na pewno bardzo fajnie układał, nie byłoby problemu z porządkowaniem, natomiast stało się tak, jak się stało. Za to kabel jest całkiem dobrze przytwierdzony do słuchawek, na pewno nic się z tym nie będzie złego działo. Przy okazji, jak widzicie, wersja na USB, czyli wersja z podświetleniem. Konfigurujemy sobie wszystko w SteelSeries Engine 3. Podświetlenie, włączenie redukcji hałasu w mikrofonie, czyli takie wyrównywanie ścieżki, oraz trzecia rzecz, mamy equalizer, gdzie możemy sobie na przykład podnieść soczystość basów lub wyostrzyć wysokie tony. Mamy też kilka predefiniowanych takich profili dostosowanych na przykład do rozrywki czy do słuchania muzyki. Natomiast moi drodzy, co do samej konstrukcji. Waga słuchawek, co jest bardzo ważne dla mnie, w tym modelu wynosi 300 gram, czyli dość podobnie jak w V2. Mogłoby się wydawać, że jest to dość sporo, natomiast przy tym komforcie, jakie te słuchawki dają, nie jest to naprawdę waga odczuwalna. Przede wszystkim mamy klasyczny system zawieszenia znany z Siberii V2, czyli taki
powiedzmy, że sztywny pałąk zewnętrzny, chociaż nie do końca, ponieważ jest to plastik, w środku którego idą metalowe prowadnice. I zobaczcie, można to sobie troszeczkę wyginać, a jednocześnie jak to chwycimy, czujemy, że jest to w środku sztywne. Natomiast regulacja pałąka wewnętrznego jest taka sama jak w V2, tylko troszeczkę inaczej wykonana, ale działa tak samo, po prostu jeśli sobie dostosowujemy pałąk do nas, to nam się tutaj to rozciąga. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Przymierzamy sobie pałąk ten wewnętrzny, dopasowujemy słuchawki i już są idealnie do nas dopasowane. Bardzo fajnie. Przy okazji powiem Wam, że muszle zakrywają w tym przypadku całe uszy, dlatego mamy też bardzo dobrą pasywną izolację hałasów z zewnątrz. I moi drodzy, oglądamy dalej. Jeśli chodzi o sam pałąk, ten wewnętrzny, to wykonany jest ze skóry, naprawdę porządnie. Mamy też logo SteelSeries, jak widzicie. Tutaj te zaczepy, te linki są też stalowe, czyli bardzo mocne. Samo wykończenie, same plastiki użyte tutaj są naprawdę bardzo dobrej jakości. Zobaczcie sobie, tutaj mamy fajny matowy plastik, dobrej jakości, wytrzymały. I wnętrza, w których jest to podświetlenie, naprawdę też jest świetnej jakości. Tak samo jak w poprzedniej wersji V2 mamy mikrofon, który po prostu sobie wysuwamy z muszli. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Mikrofonik wychodzi do nas. Możemy go sobie dogiąć do ust. Jest oczywiście elastyczny. Chowamy go bez żadnego problemu. A nowością jest przełącznik umieszczony tutaj. Zobaczcie. Do czego to jest? Oczywiście do wyłączenia mikrofonu. Jeśli na przykład chcemy przerwać komunikację w jakiejś grze, nie musimy wychodzić z gry, nie musimy się rozłączać, tylko wystarczy sobie ten mikrofon odciąć, a potem znów go włączyć. Tego nie było w V2. Jest to rzecz, która może oczywiście się przydać w trakcie gry. No i rzecz najważniejsza, rzecz, która mnie urzekła już w V2, to wypełnienia, całe te gąbki, pianki. Tutaj mamy memory foam, czyli piankę najwyższej jakości. Zobaczcie. Jest to mega miękkie. Bardzo fajnie pracuje. Jest tego odpowiednio grubo, żeby dobrze dopasować się do naszej głowy, do naszych uszu, zapewnić komfort, a jednocześnie nie cisnąć. Same słuchawki też nie mają tendencji do ściskania głowy. Są bardzo przyjazne dla użytkownika. A przy okazji trzymają się też naprawdę dobrze tej naszej głowy. Jeśli chodzi o przestrzenie, to jak mówiłem, są duże. W moim przypadku zakryły całe uszy. Natomiast jest to kwestia indywidualna. Mamy różne wielkości, różne kształty uszu, więc nie każde słuchawki działają tak samo dla każdego użytkownika, na przykład mi nie zakryją, komuś innemu zakryją lub na odwrót. Natomiast myślę, że są te przestrzenie na tyle duże, żeby to zakryć. Jak widzicie, w środku też mamy fajne logo SteelSeries, też to świetnie wygląda i takie pomarańczowe elementy tych gąbek. Tak więc jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest po prostu perfekcyjna. Mając takie słuchawki, możemy spokojnie się nimi pochwalić w towarzystwie, ponieważ nie ma tutaj żadnej tandety. Tak jak mówiłem wcześniej, jedną bolączką dla mnie jest niestety ten kabel, który naprawdę, gdyby był bardziej miękki albo w oplocie i się fajnie układał, to byłby to już absolutny ideał. No dobrze, moi drodzy, zanim przejdę do dalszych wrażeń, przetestujemy sobie jeszcze mikrofon. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery. A teraz już odpalam nagrywanie. Ok, w tej chwili możecie posłuchać dźwięku płynącego z SteelSeries Siberia V3 Prism. Jeśli chodzi o głośność nagrywania dźwięku, to w SteelSeries Engine 3 ustawiłem to na 100%. Tak więc w tej chwili płynie do Was dźwięk taki surowy, nieobrobiony, nagrywany mikrofonem tych właśnie słuchawek. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to mamy taką opcję jak normalizacja ścieżki w tym SteelSeries Engine 3. Powoduje to zmniejszenie jakichś szumów z tła i ujednolicenie głosu. Tak więc tą funkcją właśnie nagrywam. Ok, myślę, że w tej chwili możemy test dźwięku już zakończyć. Dobrze, moi drodzy, test dźwięku, test mikrofonu mamy za sobą. No, przyznacie sami, że rewelacji niestety nie było, ale dla mnie to nie jest najważniejsze w słuchawkach dla graczy, ponieważ mikrofon ma spełniać funkcję komunikacyjną w grach. A w grach jako tako można się oczywiście porozumieć nawet z mikrofonem tej klasy. Natomiast myślę, że teraz przejdziemy już do faktycznych wrażeń. Za chwilę będzie też oczywiście sekcja dźwiękowa. Natomiast chciałem powiedzieć Wam jeszcze kilka słów na temat testów w grach. Od jakiegoś czasu testuję też słuchawki i myszki w grze Counter-Strike Global Offensive. W tą grę zaopatrzyłem się m.in. na Wasze prośby, ponieważ sami gracie w Counter-Strike'a.
i byliście ciekawi, jak się sprawują te myszki czy słuchawki właśnie w tej grze. Tak więc w Counter-Strike'a grałem chociażby wczoraj właśnie w tych słuchawkach. Powiem Wam, że jeśli chodzi o pozycjonowanie, to było świetnie. Jak się rozglądałem w grze, słyszałem kroki przeciwnika, no i oczywiście swoje własne też bardzo, bardzo wyraźnie. Nie było problemu, żeby przygotować się, z której strony nadbiega przeciwnik, gdzie by trzeba się przyczaić, czy może wycelować broń. Z tym było naprawdę fajnie. I tak samo dźwięki wystrzałów były również fenomenalne. Bardzo łatwo było można rozpoznać, z której strony to nadchodzi. Pomimo, że nie są to słuchawki 7.1, tylko stereo, natomiast przetworniki zostały tak przystosowane, żeby jak najlepiej pozycjonować ten dźwięk. Tak więc słyszalna scena jest szeroka, jest rozciągnięta. Właśnie dlatego słyszymy bardzo dobrze dźwięki przede wszystkim z naszych boków, także słyszymy dobrze dźwięki z dołu i z góry. Chociaż powiedziałbym jednak, że te boki dominują, ale w strzelankach takie jak Counter-Strike i Battlefield na przykład jest to myślę najważniejsze. W tej chwili będziemy się już kierować do podsumowania testów słuchawek SteelSeries Siberia V3 Prism. Wiem, że ta recenzja dzisiaj wyszła nam troszeczkę długa, ale sami przyznacie, że było naprawdę dużo do powiedzenia o tych słuchawkach, dużo do przetestowania, dużo do pokazania. Ja nie będę ukrywał, że jestem fanem słuchawek SteelSeries V2. Od dzisiaj jestem też fanem słuchawek SteelSeries V3. Moim zdaniem producent przedłużył legendę i V3 myślę, że przez następne kilka lat będą symbolem takich typowo gamingowych słuchawek dla każdego. Przy okazji muszę powiedzieć, że jak dla mnie są to słuchawki uniwersalne, ponieważ jak widzieliście w testach sprawdziły się bardzo dobrze i przy słuchaniu muzyki. Co prawda w muzyce klasycznej czy elektronicznej nie poradziły sobie aż tak dobrze, ponieważ jest to zupełnie inny rodzaj przetworników, nie skierowany pod tego typu muzykę, natomiast w muzyce rozrywkowej, czyli tam, gdzie mamy dużo jakichś instrumentów, dużo basów, wyszło naprawdę fajnie. W grach oczywiście spisały się wprost rewelacyjnie. Pozycjonowanie, jakość efektów i moc tych efektów po prostu jest świetna. Tak więc myślę, że o legendę SteelSeries Siberia V2 V3 możemy być spokojni. Następca w pełni przenosi ze sobą najlepsze cechy poprzednika, a dodaje też troszeczkę nowego. Porównując tak na szybko model V2 i V3, jest faktycznie troszeczkę poprawa w dźwięku. Jeśli chodzi o mikrofon, no pomimo, że są na USB, to niestety dużo się nie zmieniło. Natomiast bardzo dużym atutem jest także system zawieszenia i komfort. Komfort, który zapewniają te słuchawki, jest po prostu fenomenalny. Tak więc ostatecznie podsumowując, minusy. Słaby mikrofon oraz dość sztywny, dość krótki kabel. Zalety: własny układ dźwiękowy na USB, świetny design, genialny komfort użytkowania oraz naprawdę bardzo dobrej jakości dźwięk. To by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję słuchawek SteelSeries Siberia V3 w wersji Prism. Pomimo tych kilku mankamentów i dość wysokiej ceny, postanowiłem tym słuchawkom przyznać najwyższą ocenę oraz rekomendację mojego kanału, ponieważ jak powiedziałem, jestem fanem Siberii V2, V3, dlatego dla mnie to są po prostu słuchawki idealne. Jeśli szukacie naprawdę wygodnych, naprawdę świetnie wykonanych i super grających słuchawek uniwersalnych, nie tylko do grania, myślę, że ten model na pewno spełni Wasze oczekiwania. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!